Czasami na facebookowych grupach pojawia się pytanie, co to jest. I to są mianowicie owoce kaktusa, które zawierają nasiona, także można później je zebrać i wysiać sobie kaktusiki. Jak widzicie, są w różnych kolorach, różnych kształtach. Tutaj na przykład na Ripsalisie horrida macie takie zbiorowisko tych kuleczek. Po zakwitnięciu niektóre kwiaty mogą zostać zapylone i właśnie zawiązuje się owoc. Jeden z najpiękniejszych, które widziałam w mojej kolekcji, to owoc Epiphyllum guatemalensis. Jak już jest dojrzały, przybiera właśnie taki piękny kolor różowy i stosunkowo też duży. I co ciekawe, roślina ta jest samopylna. Dzięki za obejrzenie, to na razie, pozdrawiam, pa!